Chcesz tworzyć naprawdę dobre portrety? Jeśli tak, to rysuj ludzkie czaszki. Jest to jedna z najlepszych metod na ćwiczenie portretu, bo czaszka to rusztowanie twarzy. Na niej opierają się wszystkie elementy ludzkiego oblicza. Jest to temat wałkowany od setek lat na uczelniach artystycznych, nie bez powodu. Rysując ją, ćwiczysz ustawienie i proporcje różnych części portretu, jednocześnie nie musząc się przejmować podobieństwem do modela. Ćwiczysz proporcje, choć nie martwisz się, czy twój rysunek będzie podobny do osoby, która ci pozuje. To mega pomocne, szczególnie jeśli się dopiero szkolisz w portrecie.